Majka Jeżowska o związku z dużo młodszym mężczyzną. Mam zajebistego kochanka. Majka Jeżowska udzieliła szczerego wywiadu, w którym otworzyła się na temat związku. Autorka hitu Wszystkie dzieci nasze są od kilku lat związana jest z młodszym o dekadę wizażystą gwiazd Dariuszem Kotarskim. Piosenkarka opowiedziała o ich relacji w rozmowie z Katarzyną Zdanowicz. Choć karierę w muzyce rozpoczęła jeszcze pod koniec lat 70., Majka Jeżowska wciąż zaliczana jest do grona topowych artystów w kraju. Piosenkarka nadal aktywnie koncertuje i wypuszcza w świat nowe utwory. Jeżowska nie stroni również od wywiadów, w których otwarcie porusza mniej lub bardziej prywatne kwestie. 63-letnia autorka dziecięcych hitów Bez ogródek opowiadała m.in. o przemocy w małżeństwie, czy seksie w dojrzałym wieku. Jeżowska nazywa siebie rock'n'rollową, seksy babcią, a od kilku lat związana jest z młodszym o dekadę Dariuszem Kotarskim. Majka Jeżowska opowiedziała o związku z dużo młodszym partnerem. O związku z dużo młodszym mężczyzną piosenkarka opowiedziała w najnowszej rozmowie z Katarzyną Zdanowicz. Artystka gościła w prowadzonym przez dziennikarkę podcaście Między wersami i to w nim przyznała słuchaczom, że jest obecnie najszczęśliwszą kobietą pod słońcem. Gwiazda wyznała, że doskonale dogaduje się ze swoim partnerem, a 10-letnia różnica wieku nie stanowi dla nich najmniejszego problemu. Dzisiaj dla młodych mężczyzn wiek nie jest żadną przeszkodą, dla mężczyzn spełnionych, takich, którzy wiedzą, kim są. Mamy przykłady takich związków w naszym świecie i są bardzo udane. Oczywiście słyszę o, zobaczysz, nic z tego nie będzie, w drugą stronę to też działa, czasem jesteśmy rówieśnikami i nic z tego nie ma, mówiła. Majka Jeżowska o partnerze, mam zajebistego kochanka. Jeżowska przyznała również, że metryka nie jest dla niej istotnym wyznacznikiem szczęśliwego związku. Znacznie bardziej ceni sobie to, czy i jak dogaduje się z drugą osobą. Bardziej chodzi o takie dopasowanie duchowe, mentalne, taka symbioza, która nie patrzy na to, ile kto ma lat. To w wieku dojrzałym chyba jest najważniejsze, słyszymy w rozmowie. Piosenkarka zapewniła jednak, że nie zamierza finalizować związku węzłem małżeńskim. Przypomnijmy, że Majka ma za sobą już 3 rozwody, a jeden z jej dawnych partnerów okazał się przemocowcem. Jeżowska doskonale odnajduje się w obecnej formie związku i nie chce tego zmieniać. O tym wspomniała w rozmowie z Jackiem Szawiołą i Oskarem Netkowskim, którym przekazała, że czuje się spełniona, a w dodatku ma zajebistego kochanka. Nie mam potrzeby budowania związku, bo już to przerobiłam na 2 kontynentach. Pierwszy związek był burzliwy, wylądowałam w szpitalu uderzona w krtań, mogłam przestać śpiewać. Ja już swoje przeżyłam, byłam 3 razy mężatką, urodziłam dziecko, jestem babcią i jestem spełniona, i mam zajebistego kochanka, mówiła artystka.